Dzisiaj znajdujemy się w Bielawie na ulicy Piastowskiej 19C w sali konferencyjnej. Dzisiaj się odbędzie walne zebranie wszystkich członków Powiatowej Organizacji Partyjnej, ponieważ jesteśmy obecnie w kampanii Nowej Lewicy. SLD już nie ma, przestało istnieć, zmieniło nazwę na Nowa Lewica. Jesteśmy po kongresie w Warszawie, gdzie wybrane zostały nowe władze Nowej Lewicy, również po kongresie wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie zostały wybrane zarząd i rada wojewódzka, a dzisiaj wybierać będziemy naszych przedstawicieli do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Wybierać będziemy przewodniczącego, wybierać będziemy sekretarza, dwóch wiceprzewodniczących, czterech członków zarządu powiatowego i pięciu członków Rady Powiatowej. W sumie 13 osób stanowić będzie skład Rady Powiatowej Nowej Lewicy, ale frakcji SLD, bo w Nowej Lewicy są dwie frakcje. Pierwsza frakcja to jest frakcja SLD, a druga to jest frakcja Wiosna. Zawsze jest jakiś początek i koniec, a tą przestrzeń trzeba wypełnić. Lewica się przekształca, jest potrzeba czasu ze względu na to, że się trochę starzejemy jako stare SLD. No i poszukiwaliśmy jakiejś formuły, stąd jest połączenie z Wiosną, gdzie są młodzi ludzie. Wielu z nich jeszcze nie spełniło jakichś ról czy pozycji w życiu publicznym, ale są dobrze wykształceni, chcą działać i to jest nadzieja dla Lewicy, że wykształci się z nich elita polityczna lewicowa, która będzie współdecydować o regionie albo o kraju. Ja oczywiście ze smutkiem patrzyłem na to, co się działo po lewej stronie, no bo też chcę powiedzieć, że od 17 lat nie jestem członkiem SLD. No niemniej jednak poglądy mi się nie zmieniły. Natomiast mówię, lewica bardzo zadołowała z różnych powodów. Natomiast teraz jak obserwuję trendy, które się rozwijają, czyli tak, rządy prawicy, które właściwie nie są prawicą, bo realizują program socjalny lewicy, to dla mnie otwiera się jak gdyby taka szansa dla lewicy. Pojawia się takie pole. I rzecz druga, z badań, które były prowadzone w ostatnich latach, to w porównaniu do początku lat 2000 z rokiem aktualnym, to bardzo zyskała lewica wyborców w gronie 18-25 lat. Czyli myślę, że to jest skutek rządów PiS-u, który no jednak jest anty w wielu, wielu dziedzinach, nie chcę tutaj się rozwijać i młodzież patrzy na to krytycznie, więc to jest pewna szansa. No i będzie tylko zależało od tego, jak sami członkowie lewicy będą działać. To jest pole do manewru, pole do popisu. A ja tak jak każdy z nas, serce nadal mam po lewej stronie. Każdą zmianę przyjmujemy dobrze, ponieważ chcemy odmłodzić nasze kadry. Naszym najważniejszym zadaniem w najbliższej przyszłości jest to, żeby do Nowej Lewicy przystąpiło najwięcej ludzi młodych. Nie ukrywamy, że nasi członkowie SLD byłego to są ludzie w wieku podeszłym. Liczymy na to, że jeżeli wspólnie razem z Wiosną stworzymy nową lewicę powiecie dzierżoniowskim, to średnia wieku będzie o wiele niższa niż w chwili obecnej. W okręgu wałbrzyskim wszędzie lewica ma struktury. To jest podstawa, żeby się organizować w różnych aktach programowych czy wyborczych. I to jest ogromny plus. No ale właśnie najważniejszym elementem jest wyszukanie, poszukanie i przyjęcie zaangażowanych młodych ludzi, którzy by na lewicy funkcjonowali. Ale też lewica, nie tylko ta wałbrzyska w Starym Województwie Wałbrzyskim, ale generalnie ma wiele współpracy ze środowiskami wolnościowymi, głównie ze środowisk LGBT, ale na przykład z kobietami, które walczą o prawo do aborcji, ale walczą przede wszystkim o godność dla siebie. Lewica to wspiera i czujemy też, że te środowiska wspierają lewicę. No, mamy bardzo dobre relacje właśnie z Komitetem Kobiet, gdzie jest wiele parlamentarzystek, które uczestniczy na co dzień w tam ich życiu. Zawsze w powiecie dzierżoniowskim były poglądami lewicy byli ludzie zainteresowani, ponieważ Bielawa i powiat dzierżoniowski to jest powiat taki, w którym klasa robotnicza kiedyś stanowiła większość. Jest, ponieważ chcemy dla tych ludzi, którzy przychodzą do nas, chcemy nad nimi się opiekować, chcemy im
po prostu pomagać i dlatego zapotrzebowanie lewicy jest bardzo duże. W związku z tym uruchomiliśmy 20 marca 2020 roku biuro poselskie posła naszej Rzeczypospolitej Marka Dyducha. Do tego biura poselskiego właśnie przychodzą wszyscy ci, którzy potrzebują od nas pomocy lub przychodzą ci, którzy chcieliby coś zmienić, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta, funkcjonowanie powiatu, żeby po prostu ich codzienne życie było lepsze. Przede wszystkim jest to wyzwanie, przygotowanie do tych wyborów, wykreowanie liderów i programu dla powiatu i dla poszczególnych miejscowości, bądź poszukanie sojuszników, bo na przykład w Bielawie wspieramy burmistrza i chcielibyśmy wspólnie w akcie wyborczym uczestniczyć. I to jest taka potrzeba pokazania się. A do wyborów parlamentarnych no, trzeba wykreować lidera, który wejdzie do parlamentu i będzie reprezentował ziemię wałbrzyską, tą starą. No mam nadzieję, że jak gdyby ilość mandatów, którą aktualnie lewica posiada, że się zwiększy. Oczywiście trudno wierzyć w to, że lewica wygra te wybory, czego oczywiście bym życzył, ale jeżeli będzie progres, a z tego, co mówiłem wcześniej, jest na to szansa, tylko trzeba mądrą, konkretną poprowadzić kampanię, to będzie to pewnie sukces lewicy. W tej chwili w ostatnich badaniach do sejmiku, jakie zrobiła Gazeta Wyborcza bodajże, ale któraś z badań, ten okręg ma blisko 10%, czyli mandat do sejmiku, to tym bardziej mandat do parlamentu. Więc chcemy utrzymać taką relację, ponieważ lewica ma ambicje, żeby współrządzić, jeżeli by opozycja wygrała w Polsce, żeby współrządzić krajem. Nawet jak są niuanse związane z Platformą, z Donaldem Tuskiem, to wierzymy w to, że jak wprowadzimy reprezentację 30-40 osobom do parlamentu, to bez lewicy nie da rady zrobić nowego rządu. Ja przypomnę, że w 2015 roku, jak lewica nie weszła do parlamentu, to PiS uzyskał bezwzględną większość, ponieważ potencjalne mandaty lewicowe trafiły, koło 20 mandatów trafiło do PiS-u i koło 10 do Platformy, bo one są dzielone, jeżeli formacja nie wchodzi do parlamentu. No nie chcemy, żeby się to powtórzyło, żeby ktoś znowu miał bezwzględną większość bez nas, bez lewicy.